wszystkich z powrotem, zagrajmy Icewind Dale 1. Rozumiem. Troszkę sobie pogramy, bo dawno nie graliśmy. W końcu trzeba coś nagrać. W końcu mam chwilę odpoczynku od wszystkiego i od wszystkich. I tak, teraz się bawimy w chodzenie po kryptach i trzeba zabić złego Sprowaj zombie. mojego żądła. Gin, gin. Piękne, piękne. Trochę ognia i piorunów powinno wnieść tu nieco ożywienia. Tak, nieco ożywienia, a ja na chwilę zatrzymam, bo ja teraz co nie zgłośniałem sobie Icewind Dale'a i muszę go ściszyć z powrotem. Chwilę. Z powrotem okazało się, że nie zgłośniałem, ale nie wiem dlaczego jest teraz strasznie głośny ten Icewind Dale. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Jestem ciężko ranny. Ja Potrzebujesz ci mnie? dam być ciężko rannym! Ty nie masz prawa być ciężko rannym! Jak teraz pójdę gdzieś, nie, lewo, prawo, to mnie zobaczą inne jakieś kości Dobrze. trupy. O nie, o nie, o nie, zaraz mnie zjedzą. Zaraz mnie zjedzą. No uciekaj, pacanie, uciekaj, pacanie. A wy co robicie? Twe życzenie? Strzelać. Gotowe. Zrobię to. Dalej, 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 dalej. Uuu! Jezu, oni mnie irytują już. Zrób im odpędzanie, może ich trochę osłabisz chociaż. Poszło. Tak? Wyszło odpędzanie. Więcej ofiar do złupienia. No dalej. Ciach prach. A wy się Wymieniam dychę. odsuńcie. Patafiany jedne. No i od razu. Zapis. Ło. Za pierwszym Czego razem sobie wszyscy życzysz? przeżyli. Ciekawe, jak długo się utrzyma ten stan przeżycia. Jezu, czemu to jest takie głośne? Nie wiem, zetnijcie się. Pięknie się zetnęliście. W ogóle na jakim ja stopniu trudności gram? Trudność. Normalny, nie wiem, średni i tak dalej. Nie wiem, wyżej nie będę grał. Do usług. Zapis! Zapis, szybki zapis. I złe kościotrupy. I tu są złe świecące oczy tutaj w ciemni. Strzelaj. Pięknie. Tak. Idź, idź. Kościotrupa rozbi... To jest kościotrup, a tutaj widzę faceta, który ma skórę i mięśnie i wszystko. Szczęście. Zbroja ćwiekowana, antidotum i znowu jakiś biały mikstura, której znowu nie przeczytałem. Co to jest? Możliwe, że mikstura intuicji, nie wiem. Nie wiem, intuicja mi podpowiada, że jest mikstura intuicji. Ale nie wiem, bo ja nigdy nie piję mikstur. Jakoś mnie nie za bardzo obchodzą. Może gdybym grał na tym trudnym, to by mikstury się przydawały. Spróbuj mojego żądła. No to i tak coś, że gram na średnim, bo ja zawsze i tak gram na łatwym. Ja się za szybko irytuję. Jak się zacznę irytować w grze, to później szybko ją wyłączam, nie gram i jej nie dokańczam. Pełzasz ścierwojad! Co on mi zrobił? O nie. I co teraz? Idź się spać. Pięknie. Jestem Bo mi gotowy. go sparaliżował i co chwilę klikam caps lock zamiast tab. Zamiast tabulatora. Jak Co sobie tutaj życzysz? jest? Chwila, bo tu coś było. O. Ta szyjna jest zapchana kośćmi. Prawdopodobnie są to szczątki ludzkie. No co ty nie powiesz? No co ja nie powiem, bo ja to czytam. Dobra. Trzeba dobić kolejne kościotrupki. Dalej! Jeden za drugim! Jeden za drugim! Przywal mu! Zdzidy go! Pięknie, zdzidy go wziąłeś. Pan kościotrup chciał się nadziać. A ja się nadziałem na jakąś brzydką pułapkę. Co tu? Ta nisza, w przeciwieństwie do pozostałych znajdujących się w tej krypcie, jest pusta. Nic nie wskazuje na to, żeby kiedykolwiek była ona używana. To już druga jakaś taka nisza, która nie była używana, nie? W tamtej krypcie też była chyba. No dzięki.
No dzięki. Pięknie, pięknie. No tak, jeszcze się połóż w tym gazie. Masakra. Wstawaj. No nie. Nie. Dopóki ona będzie sobie tak leżeć, to ja powiem, iż coraz odważniej myślę nad kolejną serią Let's Play, nad nową serią Zagrajmy. Tylko że co stwierdzę, co chcę już nagrywać, tak? To później stwierdzam, że coś innego chcę nagrywać. Cokolwiek tylko powiesz. I to w ogóle nie ma sensu. Co się decyduje, to się decyduje znowu na coś innego. Aha, teraz zapisać rozumiem. Nie mogę. Rozumiem. Zapis. Pięknie. I żyję teraz w takim dylemacie. Oj, dobra, i teraz, który ja kryptyn nie zwiedziłem, z której ja zrezygnowałem? Najpierw przyjdę tutaj. Jak sobie życzysz? Niech idą, dzielni moi wojownicy. A więc myślę nad drugą serią Let's Play. I tak zauważyłem, że chyba żadnego innego RPG nie było w moich rozważaniach na drugiego Let's Playa. Cały czas myślę o jakichś strategiach. I chyba mogę powiedzieć, nad czym myślę. A więc, myślę nad serią Desperados. Desperados, RTS, niektórzy mówią, że to jest RTT, że Real Time Strategy. Ci, co grali w Robin Hooda, Legenda Sherwood, to powiem, że pierwsza część Desperados jest na podobnym silniku, to znaczy chyba na tym samym silniku, tak samo się gra i tak dalej. I już nawet zacząłem nagrywać. Nie wiem, czy już mówiłem tutaj, grając z Swindale'a, zacząłem nagrywać drugą serię, Let's Play, ale... Dobra, tu zwiedziłem. Tak. Oczekuję. Ale pan polecam. Desperados postanowił się wieszać, psuć, wszystko, crashować. Tak jak teraz mi się przed chwilą wywaliło mnie do pulpitu. Icewind Dale. A więc tak, tu jest jeszcze kolejna jakaś jama. Tu jest kolejna jama. Dobra, to teraz tu idziesz, bo tutaj pewnie nie byłem. Znaczy byłem i uciekłem. No więc, i Desperados stwierdził, że będzie się psuć. Psuć, co chwilę psuć. Co chwilę mi psy szczekały, szczególnie na filmikach, zegar mi bił i tak dalej, więc skazowałem to, co nagrałem. Co by dalej powiedzieć? Później myślałem nad... Heroesami. Heroesami, kampanię Heroesów. Trójkę. Bo trójkę uwielbiam. W czwórkę bym mógł też zagrać i dwójkę. Jedynkę w sumie też. Byłoby w sumie troszeczkę śmieszne grać w jedynkę. Czyli ogólnie Heroesy, ale nie w piątkę. Nie lubię piątki, nie przepadam za piątką. Jak mówiłem, nie odnajduję się w 3D. Dalej. Myślałem też nad grą z tego samego studia co Robin Hood, Legenda Sherwood i Desperados. Chicago. Chicago 1930. Też podobna gra. Dwie kampanie można grać albo... Bo to się rozgrywa Chicago 1930, to jest rok mafii, walki, mafii z policją i tak dalej. No i to są dwie kampanie, gramy albo policją, albo mafią nową w mieście, które musi zdominować resztę miasta. Później myślałem nad grą Dragon Shard. Kogoś zgubiłem, gdzie kto jest. Kto tutaj nie przyszedł? Ja nie mogę, idź. No i grą Dragon Shard. RTS w świecie Dungeons and Dragon, tylko że w innym settingu niż Icewind Dale, bo Icewind Dale jest w zapomnianych krainach. Dragon Shard jest w Eberron. Są trzy rasy, są trzy kampanie. No i bardzo fajna gra. Jak ktoś nie słyszał tytułu, niech sobie poczyta, może kupi. Ja ostatnio kupiłem. Co jest? I ja się teraz czekam, aż przyjdzie do mnie. Zakupiłem też King's Bounty. Legendę. Nie! Nie! Nie, 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 nie! Uciekać. Tak. Rozumiem. Uciekaj od nich. A wy chodźcie tu. Odejdź. No.
czego sobie i wszyscy w tego jednego. No jeszcze go zabij teraz. Tak. Ja nie mogę. Kupiłem King's Bounty na Allegro w folii, edycję premierową. Słyszałem, że jest soundtrack. Coś dla mnie. Coś dla mnie, tak. Teraz na chwilę zaprzestanę gadania o grach, które zamierzałem zagrać, bo już się robi długa lista. Tutaj pewnie będę walczył i się będę... Nie mogę się rozkojarzyć. Tak. Nie co, lubimy myślisz, cię. Że mnie pobijesz? Ciebie też nie lubię. Chcesz posmakować mojej stali? I dlatego zginiesz, bo ciebie też nie lubię. Jezu, ile ich tu jest? Śmierć stanął dla ciebie otworem. Na szczęście nie cały czas trafiają. Takie niedorajdy małe. Wy najpierw tego i zabijcie, bo wam przeszkadza w strzelaniu. No, już. Śmierć. Tak, śmierć. Do usług. Śmierć się nadciąga, ale nie dla ciebie. Ty masz walczyć dzielnie i mężnie. Lecz się. Fuck. Fuck. Możesz rozumiem. Chcesz wyjść? Aha, to nawet nie możesz wyjść teraz. O nie, jeszcze psy mi szczekają. Chwila. Wczytuję. Teraz nie wiem, czy ktoś dzwonił mi, czy nie, tak. Bo... Gram na słuchawkach. Bo jak nie grałem na słuchawkę, czyli po prostu mówiłem do laptopa, to takie echo było w grze. Rozumiem. Dobra, od nowa. Muszę uważać, żeby się nikt mi nie zaklinował. Bój rozpoczęty!